widzę to. Wychodzę. Trzymam tutaj stat. Pan ma podzieloną uwagę? Chyba. Aha, już widzę, tak. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze inny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Można zdjęcie? Dzień dobry, proszę bardzo, tak. Można zdjęcie? Pan też zdjęcie? Ja panu, pan mi. Prawa do utworzenia bazy logistycznej. Tworzymy farmę fotowoltaiczną w Osieku wraz z PGE i to jest elektrownia Połaniec, którą udało się repolonizować w 2017 roku. Bardzo dziękuję panie premierze za to. Dzięki temu możemy także kolejne obszary w Połańcu repolonizować. Oddajemy elektrownię Polsce i Polakom, mieszkańcom powiatu staszowskiego, samorządowcami, z którymi w tych 4 latach pracowałam, potrzebujemy kolejnej kadencji. Dla Staszowa, dla ziemi staszowskiej, dla województwa świętokrzyskiego i dla całej Polski. Potrzebujemy nowego impulsu rozwojowego, który może dać rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego w tej kolejnej kadencji. Realizujemy dobry program, a mamy przygotowany jeszcze lepszy program, który podniesie poziom życia Polaków, który wprowadzi w Polsce ten polski model państwa dobrobytu. Chcemy, by płace rosły, chcemy, by Polacy żyli godnie. I to się uda, jeżeli zwyciężymy te wybory. Dlatego bardzo proszę wszystkich o głos 13 października. Prawo i Sprawiedliwość. Pan Kamila, 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 P
dziękuję, że jest Pan tutaj dzisiaj z nami. Wiem, że Pan chciał skierować także trochę słów. Proszę usiąść. Dziękuję za takie miłe przyjęcie na ziemi staszowskiej. Ta ziemia jest mi bardzo bliska, podobnie jak cała ziemia świętokrzyska, ponieważ moja rodzina wywodzi się z tej ziemi, konkretnie z nie tak daleko stąd leżącej Morawicy, Nawarzyc, Niegosławic, Rakowa, z takich miejscowości. I w związku z tym czuję też, że jestem tutaj u siebie w domu. Nasze działania muszą być właśnie takie, jakby wszędzie tam, gdzie jesteśmy w Polsce, musimy być u siebie w domu. Wszyscy ludzie muszą się w swoich gminach, powiatach, miastach, miasteczkach i wioskach czuć rzeczywiście gospodarzami u siebie w domu. Właścicielami polskich wiosek, miast, miasteczek, decydentami. I przesuwamy to wahadełko polityczne właśnie w tym kierunku. Duże procesy polityczne, społeczne nie zachodzą tak z dnia na dzień. Przecież każdy, kto się interesuje mniej czy bardziej gospodarką, polityką, wie, że to jest taki wielki tankowiec, który można kręcić, koło kręcić, a on po trochu zmienia ten kierunek toru, w którym płynie. I tak samo jest z gospodarką polską. Ja nie przypuszczałem 4 lata temu, że aż tak wiele uda się zrobić. Ale udało się zrobić głównie dlatego, że zajęliśmy się finansami publicznymi państwa. One przeciekały jak przez durszlak do mafii VAT-owskich, do przestępców podatkowych. Dziesiątki miliardów złotych rocznie. Wszystkie te inwestycje, o których Ania powiedziała, były możliwe tylko dzięki temu, że zabraliśmy te pieniądze z rąk przestępców, przekierowaliśmy je w stronę ludzi, całego społeczeństwa i rozwoju gospodarczego. I dlatego odrabiamy wieloletnie zaniedbania, sięgające jeszcze dawnych czasami epok, czasami symbolicznie, jak w niedalekim Szydłowie, gdzie od 1 stycznia tego roku Szydłów, niewielki, ale jednak już jest miastem, odzyskał swoje prawa miejskie, które zabrał mu car po powstaniu styczniowym. A więc musimy symbolicznie doceniać miasta, wsie, które w historii Polski odegrały tak ważną rolę. Tu też zresztą macie w Staszowie ulicę Langiewicza. Mój prapradziadek był adiutantem Mariana Langiewicza w powstaniu styczniowym. I te dzieje, to co przez historię do dzisiaj odziedziczyliśmy, to jest jednocześnie wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, żeby ten na podglebiu tego głębokiego, szczerego narodowego patriotyzmu wyrosła silna, zasobna, dostatnia Polska. I to jest serce naszego programu. Europejskość w konkrecie. Europa, tak, jesteśmy silną Polską, ale w silnej Europie. Kochamy oczywiście Europę, Unię Europejską, ale przede wszystkim troszczymy się o Polskę. I szanowni Państwo, bardzo ważna jest w tym dbanie o polskie interesy. W czasach naszych poprzedników jednym z ważnych, bardzo kluczowych źródeł dochodu budżetu państwa jest podatek CIT. Podatek od zysków firm. Pewnie wiecie już, że my ten CIT obniżyliśmy z 19 na 9% dla wszystkich małych, dla małych i średnich firm. Tak mogę powiedzieć. Około 90 parę procent ze wszystkich, które płacą CIT. Czyli zostało jakieś 7-8% tych dużych, które są na 19%, reszta na 9%. Co się stało z podatkiem CIT w czasach naszych rządów? Otóż 3-4 liczby warto zapamiętać.
Na początku rządów naszych poprzedników, naszych konkurentów politycznych, podatek CIT do budżetu około 34 miliardy. Po 8 latach, kto zgadnie ile? Nieco mniej. 33,5 miliarda, mniej więcej. Czyli mniej po 8 latach. Po 4 latach naszych rządów będzie to 46 miliardów, mniej więcej. Proszę sobie procentowo porównać. W tym roku przyrost podatku CIT o około 20%. Skąd się to wzięło? To się wzięło ze skutecznej walki z unikaniem płacenia podatków przez wielkie korporacje międzynarodowe. Ze skutecznej walki z rajami podatkowymi i walki o nasze interesy w Brukseli. I to ta różnica, szanowni państwo, te 10-12 miliardów złotych, to jest różnica gigantyczna. To jest tyle, ile przeznaczyliśmy na emeryturę plus. Właśnie z tego. Więc jak oni mówią, my też utrzymamy emeryturę plus, to nie wystarczy tak powiedzieć. Trzeba jeszcze potrafić te pieniądze zarobić. Dbać o państwo, kochać je. Sprawnie zarządzać instytucjami podatkowymi, instytucjami państwa. Ja jako minister finansów przeglądałem poprzednią korespondencję i do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego poprzednicy, którzy otrzymywali codziennie niemalże listy od różnych branż spożywczej, elektronicznej, stalowej, węglowej, paliwowej, tytoniowej, zróbcie coś, przecież my widzimy, jak rozkradane jest państwo polskie. Komisja Europejska to potwierdzała. Wielkie instytucje konsultingowe. I nie zadziało się za wiele, szanowni państwo. Nic się nie zadziało. Dopiero my zaczęliśmy zmniejszać tę lukę VAT. Ostatnich parę lat przed naszymi rządami VAT to 120 kilka miliardów złotych. 122, 123. W tym roku zamkniemy VAT na poziomie 180 miliardów. Albo trochę więcej. Czyli prawie 60 miliardów więcej. I stąd się wzięły pieniądze na wielkie programy społeczne. I te wielkie programy rozwojowe. I repolonizację. Bo chcemy jak najwięcej polskiej własności w polskiej gospodarce. Jak najwięcej polskiego kapitału. I chcemy, żeby pracownicy, ludzie, wszędzie, gdzie są w Polsce, zarabiali jak najlepiej, zarabiali na coraz bardziej na europejskim poziomie. I dlatego podnieśliśmy płacę minimalną od przyszłego roku do 2600 zł, od kolejnego 3000 zł, żeby właśnie płaca minimalna ciągnęła też inne płace w górę. I oprócz tego obniżamy podatek. Skąd nas na to stać? To kolejne kilkanaście miliardów złotych. Podatek PIT. Dla wszystkich państw, z państwa, jak tu siedzicie, bo dla emerytów również. To jest kolejny zastrzyk finansowy. Kolejne kilkanaście miliardów złotych. Tak rozebrałem na czynniki pierwsze tę wielką stratę, która była w czasach naszych poprzedników i to, co już potwierdzone przez Komisję Europejską, która jakoś nas nie kocha, mimo wszystko, a powinni. Prawda? Ale jeszcze się przekonają. Szanowni państwo, mamy piękne ziemie, piękne zabytki. Ziemia, która jest gotowa na przyjęcie nowych inwestorów. Tutaj rozszerzyliśmy specjalną strefę ekonomiczną. Cała Polska jest strefą ekonomiczną. Właśnie po to, żeby było jak najwięcej pracy. Żeby ta zmora III Rzeczpospolitej, bezrobocie, bardzo wysokie bezrobocie, żeby to do nas nie wróciło. Zarządzamy i rządzimy w imieniu zwykłych obywateli, wszystkich Polaków. I chcemy, żeby bezrobocie było jak najniższe. W tym roku, po raz pierwszy przez 30 lat, bezrobocie będzie niższe niż wzrost gospodarczy. Nigdy się to wcześniej nie zdarzyło.
I Polska jak magnes przyciąga coraz więcej turystów, inwestorów z całego świata. Wynagrodzenia ludzi przez te 4 lata urosły najszybciej w porównaniu do poprzednich wszystkich rządów. To jest też miernik jakości rządzenia, bo były okresy w czasach, w latach 90., kiedy wzrost PKB był szybszy, ale wzrost płac nie nadążał za nim. W naszych czasach rosną płace szybciej niż realne PKB, a wydajność pracy rośnie również bardzo szybko. Jedno z najszybszych temp wzrostu wydajności w Europie. I to powoduje, że stajemy się coraz bardziej konkurencyjni, lepiej opłacani pracownicy, szanowani przez pracodawców, przeszkoleni, wynagradzani, odwdzięczają się w wysokiej produktywności, wysokiej wydajności. Tak polska gospodarka wygląda z lotu ptaka. I tak wygląda, jak się zajrzy do takich miast jak Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów, Staszów, Szydłów, a nawet te ma najmniejsze, Wiślica czy Opatowiec. I drodzy Państwo, to jest też nasze zobowiązanie na kolejne lata. Ale musimy i chcemy prosić o Wasz głos. Nie tylko liczymy na Wasz głos, ale także liczymy się z Waszym głosem. Wy jesteście ważni. Wszystko, co robimy, robimy po to, żeby Polska była silnym, wielkim, nie boję się tego słowa, wielkim narodem. Bo jesteśmy wielkim narodem, który został poturbowany przez historię. Przez straszną II wojnę światową, przez komunę. A potem władcy III Rzeczpospolitej niestety nie wierzyli w to, że Polska może być państwem skutecznym, sprawnym, silnym, zasobnym, dostatnim, wielkim. Ale my wyraźnie idziemy w tym kierunku, drodzy Państwo. I dlatego wszystkich chcę poprosić o mobilizację, o zaangażowanie, żeby jak najwięcej było tych repolonizacji, o których Ania mówiła. Jeden z największych banków, elektrownie, stocznia i wiele, wiele innych działań tego typu. Również prywatni przedsiębiorcy, których odwiedziłem niedawno, Maspex czy Superdrop pod Warszawą, też odkupują z rąk zagranicznych właścicieli firmy, bo Polska staje się coraz silniejsza. Kupujemy już naszych też konkurentów za granicą, jak firma Wielton chociażby. I to jest przyczyna do wielkiej dumy, drodzy Państwo. Bo duma z naszej wspaniałej ojczyzny jest ważnym motorem działania. A pamiętacie, jak było w III Rzeczpospolitej? Ta pedagogika wstydu, te kłamstwa na temat roli Polski w czasie II wojny światowej. Mój dziadek i jego bracia tu walczyli w województwie świętokrzyskim, w tych lasach, o parę kilometrów stąd, z Niemcami. Za wolną Polskę w Armii Krajowej. A media sprzyjające do dzisiaj, ogromna większość mediów, naszym konkurentom, jak opisywały Armię Krajową. Kto puszczał w telewizji polskiej w czasach naszych poprzedników haniebny serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie? Nie? Proszę mi klaskać teraz, bo to haniebne naprawdę to, co robili ówcześni decydenci w telewizji polskiej. A co my zrobiliśmy, szanowni Państwo, w tej warstwie duchowej? Warstwie, która jest bardzo ważna, bo ona nas niesie jak na skrzydłach. Zobaczcie, przeczytajcie sobie, jak ktoś nie słuchał wystąpienia prezydenta Niemiec z Wielunia sprzed kilku dni. Przeczytajcie deklarację, którą podpisałem z premierem Izraela ponad rok temu. Polska prawda, prawda o polskim heroizmie, bohaterstwie II wojny światowej wreszcie przebiła się na cały świat. Jesteśmy dumnym narodem. Narodem, który został strasznie potraktowany w czasie II wojny światowej. Stracił swoją szansę na niepodległość, na normalny rozwój. I sprawiedliwość wymaga tego, żebyśmy tę prawdę odbudowali.
i my ją odbudowaliśmy szybciej niż się wielu wydawało. Dziś cały świat już wie, jaka była prawda. I drodzy Państwo, te nasze osiągnięcia, one wszystkie mogą być zniszczone. I te społeczne, bo nie wystarczy powiedzieć sobie, my to utrzymamy. Trzeba jeszcze potrafić to zrobić. Oni nie umieli tego zrobić. Albo nie chcieli. Bądźmy dla nich miłosierni. Nie umieli. Nie chcieli to jeszcze. Ale to wszystko może być zniszczone. I ta odbudowa dobrego imienia Polski, Polaków. I te zdobycze społeczne. 13. emerytura, 14. emerytura w 2021 roku. 75+, domy seniora. 500+ na, również na pierwsze dziecko, nie tylko na wszystkie dzieci po prostu. 40 kilka miliardów złotych rocznie, które zmieniły życie polskich rodzin. To wszystko może być stracone, jeżeli nie będzie kontynuacji naszych rządów. Trzeba zatem raz jeszcze bardzo mocno się zaangażować. Teraz, w najbliższych 4 tygodniach, rozstrzygnie się, czy kolejne 4 i 14 lat będą dobrymi latami dla Polski. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy zmobilizowani, będziemy rozmawiali z naszymi bliskimi, to tak się stanie. I tego życzę, Szanowni Państwo, życzę Wam, drodzy mieszkańcy Staszowa, powiatu staszowskiego, wszystkich pięknych miejscowości, miast. Wiem, że tutaj macie tradycje stare, wspaniałe, zdaje się, staszowskie stambułki, prawda? Takie fajki, które wyrabiane były i znane na całym świecie. Chcemy, żeby sława takich miast jak Staszów na powrót była szeroko znana, szeroko rozbrzmiewała. Ale to trzeba czuć, trzeba wierzyć, trzeba kochać ojczyznę. I tą małą ojczyznę. Nasze wspaniałe miasta i wioski. I my ją kochamy. I życzę, żebyśmy dokonali tego najlepszego wyboru. Żebyśmy wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Bo można oczywiście się potykać, tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Ale za nasze błędy odpowiadamy my sami, ponosimy konsekwencje. A za błędy, zaniechania, nieprawidłowości, patologie w czasach naszych konkurentów politycznych, partii pana Grzegorza Schetyny, płacił de facto cały naród. W tych miliardach złotych, które wtedy traciliśmy. I dzisiaj jest ten czas, że trzeba wiedzieć, trzeba się zmobilizować, że nic jeszcze nie jest załatwione. Ci z Państwa, którzy widzą dobre sondaże, cieszycie się, wszyscy się cieszymy, ale to nie jest takie proste. Nasi przeciwnicy mają potężną broń. Media, które zbudowali w czasie III Rzeczpospolitej. I musimy rozmowami, uśmiechem, fajką pokoju również tam, gdzie trzeba, taką właśnie staszowską stambułką, rozładowywać te wszystkie słowa niechęci wobec nas, kalumnie często, hejt, jak to się dzisiaj mówi. I to jest kluczowe, Szanowni Państwo, żebyśmy wiedzieli, że od tego zależy nasza przyszłość. Tutaj pewnie większość z Państwa pamięta naszego ukochanego trenera piłkarskiego, Kazimierza Górskiego. On miał takie proste powiedzenie. W piłce nożnej można wygrać, można przegrać, można też zremisować. Otóż w polityce jest jeszcze prościej. Można tylko albo wygrać,
albo przegrać. I od tej naszej mobilizacji, od waszych serc, waszych głosów, waszych rozmów zależy przyszłość Polski. Bardzo prosimy o wasze zaangażowanie, o wasze serca, o wasze umysły dla lepszej Polski, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich kandydatów do Sejmu i do Senatu, tutaj do nas, na chwilkę. Chcemy tańszego euro, panie premierze. Tańszego euro chcemy. Dla Polski tańsze euro. Żebyśmy się jak tu zbliżali do tego wyrównania poziomu. Przybycie, za takie serdeczne przyjęcie i dziękuję za wasze zaangażowanie. Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, bez was, bez waszego zaangażowania. Ja jeszcze też zostaję z wami tutaj. Idę do was porozmawiać, uścisnąć dłonie, podziękować. Bardzo wam dziękujemy. Dziękuję wam bardzo.
I panu również. Wszystkiego dobrego, panie premierze. Dużo zdrowia i wszystkiego. Państwu również. Panie premierze, dobrego. 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 Tak. Co, wyszło? No, proszę, pan tam mieszka? Moi znajomi też mieszkają. Ty. A ty zrobiłaś premiery? Szanek w powiecie? Też? Aha, ze Staszowa, tak? Z Łodzi. A co państwa tutaj tak? Witam. No. No. Idziemy tam do tego dobrego pomieszczenia. Nie, to co, wycofujemy się? Nie, idziemy jeszcze z tym. Ale po co? Tak? No tam może. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, łączymy się. Wszystkiego dobrego. Anio, idziemy? Panie premierze, euro równe złotówce. Do tego musimy zmierzać i dążyć. Coraz tańsze euro, tutaj mówiłem wcześniej, coraz tańsze. I król na Wawelu z nową konstytucją, panie premierze. Jerzy Wiatrowski się kłania. Jerzy Wiatrowski się kłania. Kołanie. Bardzo żeśmy właśnie odpowiedzieli od Francuzów. Dzięki. Jeszcze.
Co ja tam podeszłam normalnie? Musi być
Zobaczę, bo przed wyborami to pewnie nie, ale będę miał w pamięci Anioł jeszcze raz. Tutaj pan dyrektor ze szpitala mówił mi o tej inwestycji, że bardzo się przydała, tak? To Ojo. Tak, my się znamy, my w swojej pracy. Ojo. No to cieszę się bardzo, bo to ważne dla pacjentów, dla ludzi. Nie zgoda pana premiera. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Tak. No właśnie słyszałem, gdzie tutaj jest Ania. Jeszcze raz, król na Wawelu, Jerzy Wiatrowski dokładnie. Dziękuję bardzo. Panie premierze, koalicja, nowa konstytucja i król na Wawelu. Takie mamy. Co go Tusk przysłał? Że co? Co pan powiedział? Czyli 3000 zł już za 2 lata i 4000 w 2024. Dobra, zapisało się, zobaczymy na sali. Pan premier mówił o drugiej trzynastce, którą już planuje rząd. Czy bardzo dobre, optymistyczne informacje dla nas. Oczywiście był również wątek elektrowni Połanie, za co bardzo serdecznie dziękujemy obecnemu rządowi. Oczywiście rozpoczęła pani premier Beata Szydło, ale bardzo ważne informacje dotyczące przyszłego rozwoju. No i tego przede wszystkim, że te strategiczne, wrażliwe firmy, przedsiębiorstwa, infrastruktura krytyczna państwa, że to wróciło do państwa, bo to jest właściwe miejsce. Nie może być tak, że krytyczna infrastruktura państwa, energetyka jest w obcych rękach w naszym państwie. No my jako państwo musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, także idziemy tą drogą, będziemy przywracać do Skarbu Państwa kolejne przedsiębiorstwa. Musimy się zająć również na poważnie sektorem rolno-spożywczym i pozostałymi przedsiębiorstwami tak, żeby przywrócić częściowo je do Państwa i mieć nad nimi pełną kontrolę. Dziękuję. Mogę zapytać jedną rzecz? Jak już tak wszystko przywrócimy do Państwa, to czy nie będzie tak jak za Gomułki, za Gierka, no może za Bieruta wręcz? Jak wszystko będzie państwowe? Nie wszystko będzie państwowe, będą państwowe strategiczne obszary państwa, które są związane z bezpieczeństwem państwa. Nie możemy pozwolić na to, żeby sektor energetyczny był w rękach prywatnych. Obcych firm. No my jako państwo musimy mieć nad tym kontrolę. Bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze i uważam, że to był dobry ruch. No, czy pan się z tym nie zgadza? Ale w USA... Czy pan się nie zgadza z tym? W USA energetyka jest w rękach prywatnych. Nie narzekają. Nie do końca, absolutnie. Może są jakieś wytwórnie energetyczne, ale USA ale USA dba bardzo poważnie o swój majątek państwowy. Ja byłem niedawno w Stanach Zjednoczonych i oglądałem ich bazy, które zajmują się nadzorowaniem sieci energetycznych. To proszę pana, to wygląda jak baza wojskowa.
Jest ogromna część pod ziemią, na wierzchu nieduży budynek, 3-4 zasieki, wojsko stoi na wjeździe i to jest odpowiednik naszej polskich sieci energetycznych, tak? Czyli zarządzają całym systemem przepływu energii. To są kluczowe i bardzo wrażliwe elementy państwa, także tu państwo, uważam, powinno mieć pełną kontrolę nad tym, musi mieć wręcz. Nie. Ja absolutnie bym się tu nie cofnął ani o krok. To mam takie pytanie. To jak się państwo zabezpieczą, żeby podobne procesy jak za Gomułki, za Gierka, za Bieruta nie nastąpiły w tych państwowych firmach? Że to będzie dziadostwo, że to będzie kolesiostwo, że to będzie nepotyzm, brakorództwo i tak dalej? My już w dużym stopniu się zabezpieczyliśmy, bo proszę zwrócić uwagę, jak nastała władza rząd Zjednoczonej Prawicy, to pierwsze co zrobiliśmy, to pozmienialiśmy prezesom tych spółek, wszystkich państwowych, umowy na kontrakty. Dzisiaj prezes pracuje na kontrakcie i rozliczany jest z kontraktu. On może być zwolniony z każdym dniem. Jemu nie przysługują przywileje takie, jak przysługiwały prezesom za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy oni odchodzili z pracy i pobierali jeszcze przez 2 lata wynagrodzenie z tytułu tego, że z zakazu konkurencji. Były tak sformułowane umowy. Mało tego, obniżyliśmy wszystkim prezesom naszym, którzy zostali powołani przez Skarb Państwa, pensje o 30-40%. Także kontrolujemy to i tak jak powtarza pan premier Mateusz Morawiecki, że tu musi być lekko widoczna ręka państwa, bo bez tego to będzie tak jak było do tej pory, że jednak te sieci zagraniczne drenują nas ze środków finansowych. My wprowadzamy tutaj obcy kapitał, tak? Proszę zwrócić uwagę, ile firm zagranicznych weszło do Polski. Te firmy zagraniczne korzystają z naszych portfeli, z naszego dobra, z naszej przestrzeni, z naszego społeczeństwa. I co robią? Jeszcze się okazuje, że one oszukują nas na podatku, na VAT-cie, co chwilę robią remonty, co chwilę robią jakieś transfery. Nikt z nich nie płaci podatków. No to ja mam pytanie, czy oni są tutaj dla naszej przyjemności? Nie. Oni zarabiają na Polsce ogromne pieniądze. I czas z tym skończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.